maszyny czyszczące, czyli w dobrym mieście była Warfama, która produkowała warmianki, bo to dawne olsztyńskie województwo. I druga firma to fabryka maszyn rolniczych w Lublinie. No i tam oczywiście były produkowane lublinianki, różne modele lublinianek. U nas w zbiorach posiadamy, jak widać, i warmiankę, i też posiadamy młocarnię lublinianką. Generalnie skończyła się produkcja maszyn młocących w Polsce jako samodzielnych maszyn w 1990 roku. I od tego roku młocarnia jest widziana, ale tylko w maszynie, która nazywa się kombajnem. No tam jedna z sekcji służy do młócenia. Ci, co mają cokolwiek wspólnego z rolnictwem, to wiedzą, że przez długie lata w Polsce królowały w latach 60. i później nieco lokomobile, wistule, czyli kombajny Wistula, a od 71 roku, gdy zaprzestano produkować kombajny Wistula, weszły kombajny Bizon, różne modele kombajnów Bizon. Jeśli chodzi o ciągnik, który tam Państwo widzicie, czyli Ursusa C330, jak wspomniałem na początku, to najpopularniejszy model ciągnika w Polsce. I tutaj trzeba by się było cofnąć, bo to jest w zasadzie druga modernizacja.